ten 20 raz to jest jednocześnie 11 raz jeden po drugim, a wydaje mi się, że nie patrząc w ten sposób, to nawet 13 raz otwierany ten wernisaż w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. W ten sposób muzeum nie tylko dokumentuje, ale okazuje się, że współtworzy historię. Przed wielu laty rozpoczynałem to w kooperacji z ówczesnym redaktorem naczelnym, a dzisiaj przewodniczącym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, panem Wojciechem Cieplakiem. Od tego czasu, lata następne, aż do dnia dzisiejszego, to już kooperacja z prezesem spółki Łowiec Polski, jednocześnie redaktorem naczelnym, czyli Pawłem Gdulą. Te lata współpracy spowodowały, że pracownicy Łowca, Łowiec w skrótku mówiąc, czują się u nas w muzeum jak u siebie w domu. I ja skwapliwie wykorzystam to i poproszę teraz pana Mirosława Głogowskiego, prokurenta spółki, by poprowadził dalszą część uroczystości. To jest, tak jak Piotr Świda powiedział, jubileuszowy konkurs, szczególnie ważny. Wyniki są też ciekawe i naszym zdaniem wiele fotogramów jakby dostosowało się do tego konkursu, ale są z nami i to też jest dla nas wszystkich bardzo istotne, organizatorów dostojni, ale a ja powiem tak też bardzo normalnie, fantastyczni goście, nasi przyjaciele, którzy razem z nami są, wspierają łowiectwo. Są z nami parlamentarzyści, posłowie i to jest zawsze wielka radość. Ja pozwolę sobie przywitać najpierw dwie panie posłanki, które są z nami, panią poseł Beatę Mazurek i panią poseł Ulę Pasławską. Obie panie są zawsze z nami, ja już kolejny raz i to jest też taka radość. Witam też oczywiście posłów na Sejm Rzeczypospolitej. Zacznę od Stanisława Wziątka, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kultury i Tradycji Łowieckiej. Jest z nami wiceprzewodniczący tego zespołu, Tomasz Kulesza. Witamy Cię, Tomku. Są też posłowie pan Edward Siarka. Witam pięknie, wiceprzewodniczący też. I poseł Jan Rzymełka. Witamy. Są z nami przedstawiciele władz państwowych. Pozwolę sobie zacząć od Piotra Żuchowskiego, wiceministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalnego konserwatora zabytków. Jest też z nami sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, pierwszy zastępca wicepremiera Piechocińskiego, profesor Jerzy Witold Pietrewicz. Też wspaniały przyjaciel i myśliwy. Witam honorowego gościa i przedstawiciela niezwykle ważnej organizacji dla tego konkursu, pana Sergiusza Sachno, prezesa Związku Polskich Artystów Fotografików. Witamy pięknie, po raz drugi już mamy okazję gości. Są z nami honorowi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, a równocześnie także członkowie władz dzisiaj. Pan Andrzej Gdula, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Witam pięknie. Pan Augustyn Mroczkowski, honorowy członek PZPU i wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Jest też z nami wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, profesor Zygmunt Jasiński. Witam naprawdę wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję Państwu, że jesteście tutaj z nami. Chciałbym poprosić w tej chwili o zabranie głosu gospodarza, człowieka, który ma pierwszy powód, żeby tutaj do nas przemówić, pana ministra Piotra Żuchowskiego. Piotrze, prosimy. Szanowne panie posłanki, szanowni panowie posłowie, koleżanki, koledzy, braci łowieckiej, szanowni państwo, raz do roku jest ten wyjątkowy dzień, najczęściej w tym czasie, kiedy gdzieś w kniei zaczynają porykiwać byki. Jest ten wyjątkowy dzień, kiedy spotykamy się tutaj w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, by tak naprawdę zaakcentować coś, co jest wyjątkowego w obszarze łączności człowieka z przyrodą, coś,
co powoduje, że zawsze wewnątrz, w nas, ten prawdziwy kontakt z przyrodą wywołuje takie emocje, które mówią tak, my jesteśmy częścią tego świata i temu światu musimy służyć. Włodzimierz Puchalski rozpoczął wielką epopeję polskiej fotografii związanej z przyrodą, ale też i z łowiectwem. I dzisiaj w konkursie Łowca Polskiego, corocznym konkursie imienia Włodzimierza Puchalskiego, uruchamiamy te doskonałe emocje i tą doskonałą tradycję. Uruchamiamy to, co jest częścią naszej tożsamości jako Polaków, czyli tą wyjątkową łączność nas, Polaków, z przyrodą, z Knieją, z polem, wszystkim tym, co po prostu tworzy to naturalne piękno. Ja jako przewodniczący komisji konkursowej już którejś edycji widzę pewną ewolucję, widzę jak doskonale ewoluują umiejętności, jak konkurs staje się coraz bardziej masowym wydarzeniem. No i coś absolutnie, co jest taką puentą i takim podkreśleniem. No, zdjęcia robią ci, którzy absolutnie kochają przyrodę. Szanowni Państwo, to jest przesłanie dla nas wszystkich. Jestem niezwykle zaszczycony, że mogę w tym wyjątkowym konkursie przewodniczyć komisji. Jestem niezwykle zaszczycony, że mogę być tutaj z Państwem dzisiaj w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Dziękuję bardzo. Chcemy, żeby to spotkanie, ten wernisaż, to ogłoszenie wyników konkursu było też takim pewnym świętem kultury łowieckiej i dlatego już w poprzednim roku dołożyliśmy jedno wydarzenie. Mieliśmy okazję wręczać odznaczenia łowieckie, ale dzisiaj jest szczególna sytuacja, ponieważ te odznaczenia, które za chwilę zostaną wręczone, zanim wręczymy nagrody w konkursie Włodzimierza Puchalskiego, są odznaczeniami absolutnie nietuzinkowymi. No ja bym powiedział tak, że nawet złom, to jest kilkanaście tysięcy, order świętego, medal świętego Huberta kilka tysięcy, natomiast tych odznaczeń, które za chwilę wręczy Staszek Wziątek w imieniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Kultury i Tradycji Łowieckiej, jest kilkanaście. No więc one są wyjątkowe i Staszku, ja już tobie oddaję głos i mów o tym, jak to wygląda. Umiłowanie piękna i umiłowanie przyrody to chyba te aspekty najbardziej istotne, najbardziej ważne w takim konkursie jak konkurs Puchalskiego. Trzeba mieć wyjątkowo wrażliwą duszę, wyjątkowo patrzeć na świat, na otaczającą nas rzeczywistość, na przyrodę otwartymi oczyma, żeby zauważać tak czasami szybko przechodzące obok nas chwile i momenty, które być może w normalnym, codziennym życiu przechodzą niezauważone. Dlatego przede wszystkim chciałbym wyrazić głębokie uznanie dla artystów, dla tych, którzy wykonali te znakomite fotografie na konkurs tegoroczny, ale także wszystkich tych, którzy przez 20 lat w tym konkursie swoje prace prezentowali. Ale myślę, że warto także w tym momencie w imieniu naszego zespołu, parlamentu i nas wszystkich wrażliwych na piękno podziękować organizatorom, ponieważ nie jest to tak prosto, aby utrzymać taką tradycję w ciągu 20 lat organizowania tak znakomitego konkursu. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować całej redakcji Łowca Polskiego, szczególnie panu redaktorowi naczelnemu, panu Pawłowi Gduli, tego, że pięknie kontynuuje rozpoczętą 20 lat temu przez pana redaktora, tak pięknie realizuje tą ideę łowiecką pokazywania tego, co najpiękniejsze w przyrodzie. Gratuluję Paweł, gratuluję Szanowni Państwo z Łowca Polskiego. Dzisiaj jesteśmy w gronie członków Parlamentarnego Zespołu Kultury i Tradycji Łowiectwa i panie posłanki i panowie posłowie, wszyscy jesteśmy członkami tego zespołu. Ten zespół po raz pierwszy powstał w historii polskiego parlamentaryzmu w tej kadencji i w tej kadencji staramy się tworzyć atmosferę zrozumienia ponad podziałami politycznymi dla
właśnie spraw związanych z łowiectwem. Chcemy pokazywać i promować wszystko to, co jest wyrastające ze źródeł kultury polskiej, wyrastające z tradycji polskiego łowiectwa. Ale chcemy także w sposób szczególny uhonorować tych ludzi, którzy potrafią to pielęgnować, upowszechniać i tą piękną łowiecką ideę prezentować tym, którzy z łowiectwem nie mają nic wspólnego. Chcemy, aby każdy nas rozumiał i aby zrozumiał istotę łowiectwa, sięgając do jego źródeł. Dlatego też pozwólcie Państwo, że teraz podkreślę, iż odznaczenie łowieckie, które jest wręczane po raz pierwszy w historii naszego Sejmu w tej kadencji, jest wręczane wyjątkowym osobom. Wręczanych jest nie więcej niż 10 odznaczeń w roku. Jest to trzecia edycja wręczania takich odznaczeń. Mogę powiedzieć, że pierwsze odznaczenie otrzymał tutaj obecny pan minister Piotr Żuchowski, który jest znakomitym gawędziarzem i który potrafi pięknie mówić o łowiectwie i potrafi tworzyć taką atmosferę, że nawet największy przeciwnik łowiectwa potrafi się w łowiectwie rozkochać. A teraz chcielibyśmy nagrodzić 3 osoby. Tymi 3 osobami są ludzie niezwykli, którzy potrafią swoją działalnością, ale także swoją osobowością pokazywać i piękno przyrody i prezentować znakomite tradycje łowiectwa. Pierwszą osobą jest pan dyrektor Piotr Świda, dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Pana Piotra nie muszę Państwu szerzej przedstawiać, ale jest to osoba, która od wielu lat nie tylko prowadzi muzeum, ale także uczestniczy w wielu wielkich wydarzeniach łowieckich, prezentując najpiękniejsze wartości, najpiękniejsze łowieckie idee. Ten konkurs także bez niego nie mógłby się odbyć. Drugą osobą jest wyjątkowy pan Piotr Załęski. Pan Piotr Załęski, znakomity autor wspaniałej książki Okruchy wielkich łowów, współpracownik Łowca Polskiego, który pokazuje na łamach tego łowca najpiękniejsze historie polskiego łowiectwa. Sięga do źródeł tego łowiectwa, pokazuje wielkich ludzi, z których możemy brać przykład. Panu Piotrowi także serdecznie gratulujemy. I trzecią osobą jest pan Leszek Szewczyk. Pan Leszek Szewczyk, bibliofil, osoba, która ma chyba oprócz Polskiego Związku Łowieckiego największy zbiór książek i różnych materiałów pisanych na temat polskiego łowiectwa. Piękne, historyczne zbiory, które w znakomity sposób prezentowane są na wielu wystawach i w Polsce, i za granicami. To są nie tylko, to nie jest tylko i wyłącznie zbieractwo, to jest miłość do książek, które opisują polskie i światowe łowiectwo. Zapraszamy pana do nas. A moich przyjaciół, brawa i zapraszamy, wiceprzewodniczących zespołu, pana posła Tomasza Kuleszę i pana posła Edwarda Siartkę, proszę o wspólne wręczenie tych odznaczeń. Proszę Państwa, no i teraz ten moment najistotniejszy. W tym roku znowu jest pewna nowa sytuacja. Zwykle ogłaszaliśmy nagrody w poszczególnych kategoriach wcześniej. A w tym roku wszyscy dowiedzą się dopiero teraz tutaj, jak to zostało ocenione. A ja poproszę o poprowadzenie tej części komisarza konkursu, człowieka, który przez te ostatnie 20 lat przy tym konkursie funkcjonuje, Andrzeja Wierzbieńca. Przyznanych zostały oprócz standardowych kategorii piękna, ruchu i scen myśliwskich nagrody specjalne i od tych chciałbym zacząć. Nagroda Fundacji Ochrony Głuszca. Bardzo proszę, Norbert Gajewski.
Jest tutaj z nami Sergiusz Sachno, dziekan Wydziału Fotografii i Filmu Łódzkiej Szkoły Fotografii i Projektowania. Bardzo prosiłbym, żeby Sergiusz wręczył nagrodę dla laureata nagrody ZPAF, a taką otrzymuje Adam Mańka. Mamy teraz te kategorie nasze standardowe. Sceny myśliwskie niestety nie dopisały nam tutaj jakieś fajne zdjęcia. Wobec tego przyznaliśmy wyłącznie dwa wyróżnienia dwóm autorom i proszę o odebranie jednego z wyróżnień, Waldemara Bezucha, za zdjęcie dzika skaczącego przez rów. Kolejne wyróżnienie w tej kategorii, proszę Państwa, na pewno Państwo zwrócili uwagę na Ogara Polskiego z założoną sygnałówką. No tutaj był jakiś pomysł, ale ponieważ autor tego zdjęcia gra na tej sygnałówce, a zdjęcie podpisał Ogar musi grać. Ja myślę, że Artur Kudłosz musi grać. Prosimy. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, ponieważ to właśnie dzięki psu się tutaj dzisiaj znalazłem, chciałbym Ogarowi zadedykować fanfarę kynologiczną rechą dla Sztifa. Trema mnie z żarła, przepraszam bardzo. Kategoria ruchu. W kategorii ruchu trzecią nagrodę poproszę pana Waldemara Bezucha. Nagrodę w tej kategorii, czyli w kategorii ruchu, otrzymał Adam Mańka. I pierwsza nagroda przypadła Adamowi Kotowi. Bardzo proszę. Proszę Państwa, Adam Mańka wysłał mocny zestaw, także w każdej kategorii w zasadzie, no z wyjątkiem scen myśliwskich, coś dostaje. I trzecia nagroda w kategorii piękno, również dla Adama Mańki. Bardzo proszę. To jest to zdjęcie przedstawiające rybitwę czarną, karmiącą młoda. Druga nagroda w kategorii piękno, za piękne zdjęcie nastrojowe, zrobione w tak zwanej złotej godzinie, przedstawiające byka, a autorem jego jest Marek Klewiado. Pierwsze miejsce w kategorii piękno otrzymał laureat, który w poprzednich latach zdobył Grand Prix za zdjęcie niedźwiedzia, Marcin Nawrocki. Państwa, no i finał absolutny. Tu będę chciał prosić i pana ministra Piotra Żuchowskiego. Jest dobry czas dla Dian w Polskim Związku Łowieckim, więc Ula Pasławska, bardzo cię będziemy prosić. To już jest tradycja, rok temu też nagradzamy tym Grand Prix prawdziwe piękno, a równocześnie prawdziwe piękno tradycji fotografowania. Proszę o odsłonięcie.
Marek Klewiado, proszę Państwa. Grand Prix 2015. Zapraszam. Zdjęcie w poetyce Włodzimierza Puchalskiego. Teraz chwila dla fotoreporterów, no bo to jest najważniejsze zdjęcie z dzisiejszego spotkania. Jest taki zwyczaj, że autor Grand Prix krótko mówi, jak do tego doszło. W zasadzie to ono najpierw powstało w głowie, bo to miejsce jakoś tak spacerując gdzieś tam z aparatem po lesie, właśnie w tej złotej godzinie tak zwanej, no tak jakoś udało mi się wypatrzeć i sobie pomyślałem, że dobrze byłoby tu kiedyś zastać właśnie takiego jelenia gdzieś tam. I trwało to chyba 2 tygodnie, zanim udało się go gdzieś tam zaprosić. To znaczy on ryczał na tej uprawie jakieś jeszcze po ciemku, o godzinie 4 rano chyba. Jakieś 2 godziny czekają, zanim właśnie to światło takie powstanie i wtedy dało się coś takiego zrobić. No i tyle chyba. Słuchajcie, prawdziwi artyści są skromni. A teraz, proszę Państwa, dziękuję za tę część oficjalną. Zapraszam na tradycyjny poczęstunek i proszę zespół o sygnał.